Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nikodem, a to jest kolejny odcinek z gry LEGO Władca Pierścieni. Kolejny widzimy odcinek. Aha, czyli tutaj nie możemy. Dobra, to w takim razie nie to. Zmieniamy na Aragorna i resztę ekipy i zmierzamy na kolejną misję. Zobaczymy, co tym razem dla nas twórcy przygotowali. Ostatnio, w ostatnim odcinku mieliśmy małą potyczkę z Nazgulem, gdzie oczywiście Nazgul został pokonany przez Faramira. A teraz jedziemy znowu do Rohan. Pipin, ciekawy jest tej kuli całej. Scena z filmu oczywiście. Białe drzewo. Gondor. Sauron moves to strike the city of Minas Tirith. They must be. They will be. I ride from Minas Tirith. I won't be going alone. Rohan must be ready for war. And Rohan will answer. Master the Rohirrim. Assemble the army at Dun Harrow. As many men as can be found. We ride for Gondor. And war. Run, Shadowfax. Show us the meaning of haste. Merry! Scena z filmu oczywiście. Tak jak mówiłem. I dobrze, umarli z Dun Harrow, tak? Z tego co przypominam sobie, chodzi o tych umarłych. To w takim razie idziemy. No i spiralką pod górkę oczywiście. Aha, bo tu się na J skacze. Za dużo Harry'ego Pottera, Nikodem. Zapomniałem. A ogólnie to zostało 6 odcinków do końca. Więc zajebiście. Znowu na zapaść dzisiaj nagram. Kolejne 6 odcinków, które na zapaść dzisiaj nagram. I nagram odcinek z LEGO Harry'ego Pottera w końcu. Który będzie wstawiony po odcinku 6. I ogólnie to wszystko nagrywam 8 marca. 8 czerwca! Boże święty! 8 marca. Brawo. O, nowy ekran ładowania. Trzecia część to już jest filmu, czyli Powrót Króla. Scena z filmu.
On miał czarny kostium. Ten miecz był złamany. One that is cursed. Long ago the men of the mountain swore an oath to the last king of Gondor to come to his aid to fight. But when the time came, when Gondor's need was dire, they fled, vanishing into the darkness of the mountain. And so Isildur cursed them, never to rest until they had fulfilled their pledge. The way is shut. Gimli ucieszony, oczywiście. Dobrze, moi drodzy. Tutaj mamy jako misję tutaj. Więc okej. Tu jakieś szkielety, nie szkielety. Tutaj sam będzie nam potrzebny, jak widzimy. The dead are following. They have been summoned. The dead summoned. Pięknie. Tym mieczem władał Isildur, kiedy była wojna z Sauronem jakieś kilka tysięcy lat temu, o ile dobrze pamiętam. Było kilka tysięcy? Dobra. Teraz to poskładajmy pięknie. I co z tego zbudujemy? Jakieś schódki. Tak też może być. Fak, znowu pomylenie się. Nie moja wina, że ostatnio za dużo pykałem w Harry'ego Pottera. Raczej w Lego Harry Potter, dobra. Tu na K, tu na U. Dobra, nieważne. Legolas? Fak, nie to chciałem. Dobra. No znowu K klikałem. Gimli! No i popatrzcie, jak pięknie. Tutaj co mamy? Aha, czyli... Tam Gimli musi wejść. Okej, ojku, przepraszam. Nie wyspałem się. Tyle wam powiem, dobra. Legolas. Teraz te klawisze będą mi się mylić. Chyba będę musiał zmienić sterowanie w Lego Harry Potter. Mnie wnerwia. O, nie, Legolas! O, ten niebieski klozek. Ucieszyłbym się bardziej z fioletowego, ale nie wnikam. No, Legolas! Dobra. Tam zaraz zbudujemy.
Dobra, tu Frodo. Tu widać nam będzie potrzebny... Gimli. Tam mitrilowy klocek jest, którego i tak nie zniszczymy. Fioletowy klocek. Mało nas to dodało, powiem szczerze. Dobra, Gimli. Co ty robisz, krasnoludzie? Ty masz iść tam na górę przecież, kumplu. Dobra. Piękna drabinka z kości i nie tylko. No, Gimli. Idziemy. Dobra. Tu coś jest, ale nie wiem gdzie dokładnie, bo tutaj ta muzyczka taka, że coś tam jest, chyba skrzynka jakaś. A no, w tym tunelu, w tym ciemnym mogło tam coś być. Tutaj jest znowu jakieś postacie. Tu sam będzie nam potrzebny, jak widzę. Znowu wpadłem! Tu Legolas. Dobra. A, dobra, most. Dobra. Tam znowu postać jakaś tam będzie nam... O, cholipka. O, tutaj widzimy Gimli. No i gitara. Dobra, tu Legolas. Ale co za chwilę. Tu znowu sam. Będzie nam potrzebny. Tu skrzynka jakaś. Aragorn. No i widzicie, mamy skrzyneczkę. Dobra. Legolas. Dobra. Haj to! Aragorn. Dobra. Dobra jest. Gimli.
Dajesz, Gimli! Wierzę w ciebie! Oj, tutaj już mamy ten motyw z tą walką, tak? Chyba tak. To jest Aragorn. Syn Aratorna. No. Tu na razie nie wchodzę, bo tam może zaraz będzie jakaś cutscenka. A żadnych na razie cutscenek nie chcemy. Tu znowu sam potrzebny Legolas. O nie! O! Fioletowy klocek. Jak fajnie. O, tam jest skrzynka! No to zaraz do niej pójdziemy. Tutaj jak będziemy grali na 100%, to dopiero wtedy. Dobra, nie wiem, co się stało. Gdzie jest ta skrzynka cała? O. Jeden mądry. Dobra. Aragorn. Dobra, tu raczej nic nie mamy. Dobra, chodźmy. A, czyli jednak trzeba coś tu zrobić. Tylko co? Tylko mi nie mówcie, że gra się zwiesiła, bo normalnie nie wiem, co ja zrobię. Kurde, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Tam jest ten liścik. Cholera, nie wiem. Kurde. Może tam właśnie Gimli musi pójść. Chwila, on tam jakoś dojdzie. Wejdź na górę, wejdzie, nie? Dobra. Thank you.
Mam pomysł. Mam pomysł, ale nie wiem, czy to wypali. Teraz przejść z Gimlim po linie. Nie. Ale może byśmy go rzucili. Albo Legolas by na linie stał. Kuźwa, znowu biercą. Kurde, ej, nie wiem. Mam nadzieję, że gra się nie zwiesiła. Kurde, ja nie pamiętam tej misji. Gimli musiał skoczyć, nie? Dobra. A no tak, dobra, już mam pomysł, już mam pomysł. To tak się to robiło. Teraz tak. No, pamiętam. Kurwa, nie wierzcie. Przepraszam. Ale wyrwali mnie też tak ze snu, więc... Więc kurde... Nienawidzę ich. Wiercą kurde od samego rana. Człowiekowi dać spać nie da... Człowiekowi spać nie dadzą. O... Teraz to by... To jakiś ma sens. Aj, teraz otworzymy te wrota. Smauga. No. I gitara. Dobra. Fajny wąsik. Gimli posrany. Dobra. Tu widzimy, Aragorn będzie nam potrzebny. Ale też i Gimli. Dobra. I gitara. Jezu. Dobra, buduj to. Ja bym to sobie zapisał. Dostał.
No ale ty wskakuj na to, Aragorn. Dobra, on to rozwali. Dobra, Aragorn. I co się głupio cieszysz? Dobra, czaszki poleciały. Ci posrani, bo nie mają odpowiedniej broni, by ich pokonać. Nie, Gimli! Co wy robicie? Co ty robisz, Aragorn? Dobra. Ciekawy jestem, ile minut odcinka już mam. Dobra. Pokonany tutaj kolega. Spoko. No to nawet łatwe jest, jak się w to gra drugi raz. No! Aragorn! Jest. Hi. Scena z filmu. Gimli dostał. Statki z Mordoru. Tak, to są ci wysłannicy tego, Saurona. No. To by było na tyle, moi drodzy. Jeżeli chodzi o ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, skomentujcie. Ja się z wami żegnam do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie. Cześć!